artystów XIX stulecia. Wielki poeta Heinrich Heine bardzo trafnie napisał. Miłość ojczyzny jest dla Polaków wielkim uczuciem, w którym łączą się wszystkie inne uczucia, podobnie jak rzeki spływają do oceanu. Z walk o niepodległość, z historycznych wspomnień i z nieszczęścia zrodziła się w Polakach ta miłość ojczyzny. Goreje ona jeszcze teraz takim samym płomieniem jak za czasów Kościuszki, może nawet jest bardziej żarliwa. Polacy prawie do śmieszności czczą wszystko, co ojczyste. Jak konający, który w konwulsyjnej trwodze wzdryga się przed śmiercią, tak broni i buntuje im się dusza przeciwko idei zagłady swojej narodowości. Te drgawki śmiertelne polskiego organizmu narodowego, cóż to za okropny widok. Ale wszystkie narody Europy i całego świata będą musiały przetrzymać tę śmiertelną walkę, by ze śmierci powstało życie. Jest rok 1919. Po zakończeniu I wojny światowej Polska w wyniku traktatu wersalskiego po 125 latach niewoli odzyskuje niepodległość. W zniszczonym kraju społeczeństwo jest zmęczone, ale pomimo tego szczęśliwe i pełne optymizmu. Następuje bowiem czas odbudowy, także w dziedzinie kultury. Listopada 1926 roku w warszawskim Parku Łazienkowskim ma miejsce uroczystość odsłonięcia monumentalnego pomnika Chopina Dłuta Wacława Szymanowskiego. To dowód wdzięczności narodu, któremu muzyka Fryderyka towarzyszyła w najcięższych momentach, wspierała moralnie, pomagała przetrwać. Polacy wiedzieli, jak boleśnie odczuwał Chopin tragedię zniewolonego narodu, impulsywnie reagując na wydarzenia w kraju. Jak wówczas, w roku 1830, gdy opuścił Polskę na zawsze, a w Stuttgarcie dowiedział się o krwawym stłumieniu powstania listopadowego. O Boże, jesteś Ty. Jesteś i nie mścisz się. Czy jeszcze ci nie dojść zbrodni moskiewskich? Alboś sam Moskal? Spalili miasto. Ach, czemuż choć jednego Moskala zabić nie mogłem? Podziw i umiłowanie muzyki Fryderyka Chopina nie jest oczywiście wyłączną domeną Polaków. Wielki kompozytor niemiecki Robert Schumann napisał kiedyś: panowie, czapki z głów, oto geniusz. Jest on i pozostanie najśmielszym i najdumniejszym geniuszem poetyckim swego czasu. I mogłoby się wydawać, że opinię tę podzielają wszyscy rodacy Schumanna. W życiu muzycznym Niemiec dzieła Chopina były przecież często i chętnie wykonywane przez największych wirtuozów tego kraju. Oto Drezno, stolica Saksonii. Jest 22 lutego 1935 roku. 125. rocznica urodzin Fryderyka Chopina. Z tej okazji w centrum miasta odbywa się właśnie podniosła uroczystość odsłonięcia popiersia polskiego kompozytora. Obecni są prezydenci Warszawy i Drezna, a luminarze życia politycznego III Rzeszy w hitlerowskim pozdrowieniu oddadzą hołd wielkiemu Polakowi. Panuje uroczysta i podniosła atmosfera. Wśród zebranych odczuwa się powagę chwili. Wydaje się, że mamy do czynienia z wydarzeniem historycznym. Niektórych intryguje obecność kroniki filmowej. Jakie myśli kryją się za okularami tego uśmiechniętego uczestnika uroczystości?
Po ceremonii ulicznej w sali ratusza odbywa się galowy koncert. Okrzykiem Heil Chopin uczci i pozdrowi hitlerowski dygnitarz polskiego kompozytora. Pożegnanie polskiej delegacji na dworcu drezdeńskim, również uroczyste i również hitlerowskim pozdrowieniem. Sieg Heil. Do zobaczenia w Warszawie. Alarm dla miasta Warszawy. Drezdeńscy gospodarze dotrzymali słowa. Do kolejnego spotkania dojdzie po 4 latach. 1 września 1939 roku. Niemcy hitlerowskie napadają na Polskę, dając początek trwającej ponad 5 lat krwawej nocy okupacyjnej. Do roku 1945 Polska straci nie tylko ponad 6 milionów obywateli, ale także 38% majątku narodowego. Warszawa zniszczona zostanie prawie że doszczętnie. Istotny element działań okupanta to stale i konsekwentnie podejmowane próby złamania ducha narodowego Polaków. Stosowano przecież nie tylko terror polityczny, ale także moralny. Okupacja hitlerowska oznaczała kres polskiej kultury, kres polskiej tożsamości. Nie było bibliotek, nie było teatrów, nie było kin, nie było radia, nie było niczego. To było wszystko zakazane pod karą obozów koncentracyjnych. Chodziło po prostu o to, aby Ausrotten, wytępić naród polski. Nie można tego było zrobić oczywiście od razu, ale Niemcy mieli konkretny plan. Tak się złożyło, że po wojnie dano mi było na procesie norymberskim przeczytać ten plan Ost, na czym on polegał. Polegał on po prostu na tym, żeby po ilość tam latach inteligencja polska, siły twórcze polskie przestały istnieć, a jak oni powiadali, z tym ludem damy sobie już jakąś radę. Jedno z takich najbardziej, powiedzmy, powiedziałbym brutalnych, a jednocześnie dziwacznych postanowień gubernatora dystryktu warszawskiego było, że nie wolno grać Chopina, ponieważ jest to patriotyczny kompozytor i on podburza naród polski przeciwko Niemcom. I rzeczywiście zakazano. W prywatnych mieszkaniach również. Jeżeli donosiciel powiedział, że w mieszkaniu X grają Chopina, to natychmiast zjawiało się gestapo. Czyli to nie była tylko rozkaz taki formalny. Nie grajcie w filharmonii. Nie grajcie w domu również. Czyli niech zniknie Chopin, który był uważany przez Niemców za niebezpiecznego człowieka, ponieważ otrzymał Polaków w patriotycznym napięciu. Zabrania się wykonywania muzyki żydowskiej i antypaństwowej na równi z polskimi marszami, pieśniami ludowymi oraz patriotycznymi, jak również wszelkiej muzyki, która tradycje narodowe mogłaby podtrzymywać lub wzbudzać. Oczywiście, że naród polski nie ugiął się, podobnie jak się nie ugiął militarnie, bo była Armia Krajowa, która walczyła w lasach. Ale żeby kultura nie zginęła, to urządzano tajne komplety, urządzano tajne koncerty. Była jak gdyby pewna zmowa społeczna. Były mieszkania, w których było wiadomo, że dzisiaj się będzie grało Chopina, a jutro będzie się grało Moniuszkę, a nawet Beethovena. Myśmy nie walczyli z muzyką niemiecką. Ona dla nas była tak samo ważna jak muzyka polska. Kto by wpadł na pomysł, żeby nie grać Beethovena albo Mozarta?
Ideolodzy nazizmu dobrze zrozumieli słowa Roberta Schumana, który o muzyce Chopina powiedział kiedyś, że są to armaty ukryte w kwiatach. Usunięto w związku z tym pomnik kompozytora z Parku Łazienkowskiego. 31 maja 1940 roku monument wysadzony został w powietrze, pokrajany na kawałki i wywieziony w nieznane. W 1945 roku na złomowisku we Wrocławiu odnaleziona została jedynie replika głowy Chopina. Aż się targnęła dłoń zuchwalca na twój majestat, rozbił twą niemą postać na czerep. Jeżeli umrę, przebijcie mi serce, aby żywego mnie nie pogrzebano, rzekłeś, i jesteś dzisiaj jedną raną. Ostatnia wola twa się dokonała, bo twoim sercem jest twoja ziemia cała, którą przebito skroś. I jesteś żywy, niepogrzebany w otchłani burzliwych chmur gromów, grając o bogom podobny nieszczęściu świata. Wielki marsz żałobny. Narodowi niemieckiemu hitlerowscy bonzowie nie mogli zakazać słuchania muzyki Chopina, wmówić, że jest muzycznie lub też rasowo bezwartościowa. Dlatego też nadworny i dyspozycyjny goebbelsowski muzykolog Ernst Krinitz na zlecenie Ministerstwa Propagandy Rzeszy w oficjalnej publikacji stwierdzi.